Siemanko, witam Was w drugim półfinale turnieju Scuti w Championship Park Junior, a zmierzą się w nim Paweł Nuszel i Albert Potocki. Chłopaki, przypominam Wam zasady, macie dwie próby na powtórzenie triku, last trick rebay i jeden rebay do wzięcia przez całą grę. Nie robimy trików na murkach, na rurkach, na flacie i bez crossfootów i tym podobnych. Wszystko jasne? To powierzchnia nożyce. 3-4. I zaczyna Albert, a my się przenosimy do komentatorów. Okej, zaczynamy już drugą grę półfinałową, jednocześnie ostatnią. To właśnie po tej grze dowiemy się, kto się zmierzy z Alkiem w grze finałowej. Zadaję full heal'a z bęku. Bo właśnie usłyszeliśmy, że pierwszy trik na rozgrzewkę, full heal z bęku. Fajny techniczny triczek. Fajny, bardzo fajny. Albert wykonał trik wręcz idealnie i perfekcyjnie. Paweł teraz ma nie lada wyzwanie, żeby wykonać full heal'a. To chyba nie jest trik, który należy do ulubionych przez Pawła. Na to wygląda. Na to wygląda. To ja zadaję flarę na kłoterze. I z bomby leci flarka. Z bomby leci flarka, czyli zaczynamy tutaj bombardowanie od Pawła pierwszym saltem w tej grze. Wejdzie, to nie ma co się nawet zastanawiać, prawda? Prawda. Wręcz idealnie. Piękna, skulona. Dobrze, ja się nie podejmuję, biorę literkę i zadaję 3 heal whipy z tego bęku. Dobra, mamy 1 do 1. I teraz Albert ponownie zadaje trik na bęku, aczkolwiek tym razem będą to 3 heale. Ale zrobił czyściutko. Zrobił to, idealnie. Widać, że te 3 heale ma tak unlock. Ale yo, Paweł jest naprawdę blisko, jest tutaj szansa na wklejenie tego. Pawciu, wyżej dek i wyżej wyskocz. Full commitment. Yo! Tylko, że zaliczamy. To ja zdaję backo kickless whip, parezi. Paweł leci z backflipem do kicklessa, do whipa. Naprawdę backo kickless whip? Wydaje mi się, że tak. Yo! Jestem pod wrażeniem, to prawdopodobnie jeden z lepszych trików tego turnieju. Na pewno, bardzo fajnie, ładnie, czyściutko. Paweł! Paweł, dawaj żółwia! Dobrze. Ja nie próbuję i zadaję trik z poprzedniego skuta, 360 heal whip z bęku. No i tutaj niestety Albert nie potrafi backflipa z kicklessem do whipa. I wziął literkę, więc mamy już 2-1 dla Pawła. Zapowiada się szybka i emocjonująca gra. Tak, to na pewno. Albert w tym momencie chciał zostać dalej na bękach i chciał zadać 3-6 heala, czyli to trzeci w ogóle trik na bęku z healem. Dokładnie. Musimy o tym wspomnieć, ale niestety coś poszło nie tak i nie wyszło. I znowu zadaje Paweł. To ja zadaję handplanta coping na wallu. Pięknie. Paweł zadał handplanta, ale przed wykonaniem triku wspomniał, że będzie go robił opierając swoją rękę na copingu, czyli tak w maksymalnym punkcie właśnie werta, dosyć wysoko. Ja nie robię i zadaję kickless i went kickless do whipa na ręce. I mamy 3-1. 3-1, zgadza się. Ajajaj, na jedną. No, coś nie tak w tej grze z Albertem, coś się zepsuło. Albert, nie poddawaj się. To ja zadaję flarę, ale tym razem na wybiciu od małego boksa. Okej, teraz kolejna emocjonująca sytuacja obok naszego studia, ponieważ tutaj jest właśnie najazd od mini flyboxa na sekcji parkowej i Paweł tutaj zadaje flarę, więc troszeczkę się obawiamy, aczkolwiek... Ale tym razem Bartek jest w niebezpieczeństwie, nie ja. Proszę Was, czym ja się martwiłem? Równie pięknie jak na kłoterze. W tym samym miejscu, gdzie podjechał, w tym samym miejscu wylądował. Tak powinno się robić flary. Nie próbuję i zadaję jeszcze raz to samo. Jasiu, przypomnij nam wszystkim, jaki jest wynik. 4-1. 4-1, dokładnie tak. I teraz
zadaje Albert Kiklesa do Rewind Kickless Whipa. Yo! Pięknie. Idealnie. No i niestety Paweł tutaj był blisko, aczkolwiek no, troszeczkę tego lotu brakowało, nie? Mi się wydaje, że szybciej odbić te kiklesy, leciutko wyżej wyskoczyć i do sukces zrobienia. Gwarantowany. No i znowu na jedną. Na jedną nogę, niestety. Paweł zdecydował się na wykorzystanie swojego rebate'a przysługującego na całą grę. Też mi się wydaje, że to dobry moment. Okej, okay, wynik zmienia się nam na 4-2 i przenosimy się teraz na sekcję transferową. To ja zadaję D-Flipa z Kosmity. I dobrze przeczułem, ale na jedno. Zadaję Umbrella Kickless na tym takim kotterze średnim jakby tam. Teraz Albert zadaje Umbrella do Kicklessa na kotterze. I zrobił, bardzo czysto. Pięknie. To ja tego nie robię i podobnie zadaję D-Flipa z Kosmity. Paweł nie robi tego triku i jest 4-3. Piękny D-Flip. Piękny D-Flip, piękny. Yo! Z pierwszej! Po co mu te 4 próby, jak zmieścił się tylko w jednej? Zadaję 2 rewindy kickless na spajnie. No i Tomku, widziałeś, niestety nie zrobił. Możesz ocenić, co poszło nie tak. No to powiem to wszystko. Prosta odpowiedź. No wszystko, jak się nie robi triku, to coś musiało pójść nie tak. A to wiem, że trochę słabo i że mnie zjecie w komentarzach za to, ale zadaję 3 flarę, tam na wybiciu. O, nie wyszło. Niestety Paweł chciał zadać 3 już flarę w tym... w tej grze, ale niestety nie wyszła. Pierwszy raz. Ja zadaję full heal'a z tego mini małego bęku. To git. Albert ponownie zadał full heal'a, tym razem na innej rampie. Również z bęku, ale na transferowej. Ten jest trochę... no płaski jest. Tam, na tamtym się dużo lepiej wybija. No. Ja tu nigdy nie robiłem w sumie żadnego. Na jedną nogę. Ale tutaj jest bliżej niż tam. Tu ma więcej miejsca, żeby wylądować. Niestety nie siadło. No i co, Jasiu, mamy? 4-4. Ja to wtedy zadam tą flarę na tamtym kuterze. Czyściutka flarka. Czyściutka flareczka, no i co? Niestety tym akcentem musimy zakończyć drugą półfinałową grę, tak. Wynikiem 5-4. Bardzo fajna gra, dosyć wyrównana, widać po samym wyniku. Gratulujemy dla Pawła i wielka piona dla Alberta za super triki. I co? Widzimy się już w grze finałowej. To by było ode mnie na tyle, jeśli Jasiu masz coś jeszcze do powiedzenia. Nie mam nic do powiedzenia, Bartek wszystko powiedział. Elo! I właśnie zakończyliśmy drugi półfinał turnieju Scooty w Championship Park Junior. Wynikiem 5-4 wygrał Paweł. I Paweł przechodzi do finału, gratulacje. A niestety zaraz pożegnamy dla ciebie, Albercie. I tak było super, że się do półfinału w takim turnieju. I co, pamiętaj, że zostałeś łapkę w górę, suba, komentarz i widzimy się w wielkim finale turnieju Scooty w Championship Park Junior. Peace!